Cześć, z tej strony okniem pojąc po cichu. Dziś troszkę nowości z tego, co się dzieje w świecie Warhammera. Już niedługo, znaczy się 15 kwietnia, czyli za 4 dni, będzie można zamówić pierwsze z tych już tak słynnych Caradron Overlords. No i co tam mamy? Czym one są? No, jak na razie, jak widać, jednostki są całkiem ciekawe. Jest sporo różnego latającego badziewia. Sporo strasznie mocno uzbrojonych krasnoludów i sporo zbroi, sporo metalu, sporo fajnych młotów, sporo elektroniki, więc kolejny taki krok w stronę jakby kolejnej ery w Warhammerze. Caradron Overlords, czyli krasnoludy, które latają. No, ostatnio miałem kłótnię dość długą z jednym z właścicieli sklepu Games Workshopa w tym lokalnym, tutaj niedaleko mnie, na temat tego, że krasnoludy nie latają. Jeżeli coś jest nisko ziemi, blisko ziemi, to latanie mu szczególnie nie podpowiada. No, niestety dowiedziałem się, że tak już teraz zostanie. Także do grona tych naszych żółtowłosych szalonych wyczynowców z Gridniego, kolejna rasa Dwardinów. No co my tu mamy? Mamy sporo różnego rodzaju jednostek, widać, że zasięg na odległość jest czymś, co będzie na pewno używane. Wszystkie jednostki, jeżeli popatrzcie, dosłownie wszystkie są uzbrojone w jakąś broń dalekiego zasięgu, więc to może być jakaś ciekawa metoda na grę tym wszystkim. No nic, moi drodzy, będziemy czekać już niedługo, ja za 4 dni zamawiam. Będziemy wiedzieli, co się dzieje. Jak tylko wyjdzie, dam was znać. A na razie do usłyszenia. Jeżeli macie jakieś komentarze, chcecie się czegoś dowiedzieć, dajcie znać. Hej!